Umowy o dzieło. Proszę Państwa, umowy o dzieło z prawami autorskimi są na 6%. To wiecie. Na 6. Do 240 tysięcy. 6%. Czyli jeżeli ja się umówię z Panem, jak Pan ma na imię? Tak, Pan? Pan? Daniel. Z Panem Danielem, że mi zrobi stronę internetową za dychę i podpiszę z Panem umowę o dzieło, to ja zapłacę 6% podatku od tego w Pana imieniu, a sam mam 10 tysięcy kosztów. Płacę liniowe 23,9, jestem do przodu. Jak nie podpiszę, jestem w plecy. W przypadku obcokrajowców nic nie płacę, tylko muszę sprawdzić umowę o unikaniu i tam, czy jest podatek u źródła, czy nie i tak dalej. Uwaga, jeżeli Pan Daniel byłby osobą poniżej 26 roku życia, umowa o dzieło dalej jest 6%. Zwolnione są tylko umowy zlecenia i umowy o pracę, więc nie opłaca się z młodym człowiekiem podpisywać umowy o dzieło. Tylko mój syn pracuje u mnie na zlecenie, tak? Ten co tego TikToka tam... Rejestruje się, przepraszam, ta umowa? Umowy o dzieło już się teraz rejestruje. Kiedyś się ich nie rejestrowało w ZUS-ie, teraz... To znaczy, że rejestrowało. To znaczy, że się mówi naszym kadrom i płacom, że jest taka umowa, proszę zarejestrować i one coś robią. Kamila jest z kadr, zgłaszają do ZUS-u. W sposób tylko im znany, nie? To jest cudowne, że można pewnych rzeczy nie wiedzieć. To naprawdę jest znakomite, nie? Czy umowę o dzieło spółka może zawrzeć z własnym członkiem zarządu? Może. Ważne jest tylko, żeby to było naprawdę wykonane. Tak? Bo to... jeżeli są podmioty powiązane, to urzędy bardzo to kochają, bo one po prostu uważają, że to jest lipa, nie? To jest po prostu ukryta dywidenda. Ja wolę zapłacić panu Arturowi na umowę o dzieło z własnej spółki, niż na umowę o pracę czy jakąś inną, bo jest po prostu taniej, nie? No to ciach babkę w piach, nie? Ale jak jej nie zawrzecie, to jest do bani. To ja mam jeszcze pytanie. Jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, to mogą właśnie też zawierać umowę właśnie tego dzieła? Nie. Znaczy, przepraszam, może pan, w zakresie, którego nie ma w działalności. Czyli jak pan jest informatykiem na przykład, to może pan komuś skopać ogródek na umowę o dzieło, nie? Ale nie może pan podpisać, znaczy, przepraszam, może pan podpisać umowę o dzieło z kimś jako jednoosobowa działalność gospodarcza, ona się może tak nazywać i może w ogóle dotyczyć stworzenia dzieła, ale płaci pan od tego normalne podatki, takie jak pan ma, albo ryczałt, albo skala, albo liniowy. Nie można zastosować tych 50% kosztów uzyskania przychodu. Słucham? Od emeryta też 6% się płaci? 50% koszty uzyskania przychodu, czyli mam umowę o dzieło na 10 tysięcy, stosuję wymyślone przez ustawodawcę 50% koszty uzyskania przychodu, czyli płacę tylko od 5 tysięcy podatek 12%. Czyli w efekcie wychodzi 6. To dzieło z prawami autorskimi na 6. Tak. To jak jest emeryt, to też muszę... Tak samo. Wszystko tak samo, tylko trzeba nie przekroczyć 240 tysięcy, bo potem już w ogóle nie ma tych kosztów. Te zryczałtowane koszty uzyskania przychodu są takie. Każdy pracownik ma, dziewczyny, stówę miesięcznie? 250 każdy ma miesięcznie. Na zlecenie 20%. Na umowę o dzieło bez praw autorskich 20%. Na umowę o dzieło z prawami autorskimi 50%. Przez to, że stosuje wymyślone koszty uzyskania przychodu, na przykład pan Daniel, jakbym wystawił mi fakturę na 10 tysięcy, zapłaci 2,390 liniowego. A jak pan Daniel nie ma firmy i podpisze z nim umowę na 10 tysięcy, to zapłacę 12% od zysku, a zysk przy umowie o dzieło jest 50%, bo 50 jest koszty. Czyli od 5 tysięcy zapłacę, czyli nie 12, tylko przez pół 6. W związku z tym 600 zł zapłacę. Stąd opłaca się prowadzić, rozliczać się na umowę o dzieło. Umowa o dzieło jest wtedy, kiedy ja się z panią umawiam, że wymuruję murek. A jeśli mam murować murek, czyli codziennie przychodzę do pracy na 5, na 3, na 8 godzin i robię to, co mi każą, to jest zlecenie. Dzieło jest bez ZUS-u, więc to jest fajne w ogóle, nie? Ale jak przyjdzie kontrola z ZUS-u, to powie, że to jest zlecenie, nie?
bo ona nie miała wymurować murka, tylko miała codziennie przychodzić ten murek murować.